No hej, hej, witam bardzo serdecznie w grze Outlast. Nie wiem, dokąd mam się udać, ale przypuszczam, że... No bo wiecie, nie grałem już sporo czasu, chyba ze 3-4 dni. A że grałem w inne gry, to troszkę mi się zapomniało, gdzie jestem. Okej, przypuszczam, że raczej muszę iść tędy, tak? Więc chodźmy. Mam nadzieję, że nic mi tutaj nie wyskoczy. O, jakie ciemne zejście. Trzeba je sprawdzić. Dobrze, zamknięte. I to lubię. Zamknięte przejścia są bardzo fajne, bo tam nie trzeba chodzić. Okej. O, mamy zapis z kamerki, notatki. Zobaczmy sobie. Wall Rider? W tym psychiatryku ze słowem Wall Rider można się zetknąć. Na każdym kroku ludzie z korporacji Murkow prowadzili tu eksperyment w nazwie projekt Wall Rider. Ale pacjenci mówią o Wall Ridzie tak, jakby był jakąś postacią, jakby był duchem lub demonem. Czymś, co znaleziono w górach. Kładę to na karb? Karb. Kładę to na karb ich schizofrenicznych omamów. Ale właśnie coś mam... Coś sam zobaczyłem. Może to... Może to tylko usterka kamera, albo to miejsce tak na mnie działa. Sorry, że tak czytam dziwnie, ale ta czcionka nie jest zbyt czytelna. Bo wiecie, tak naprawdę czytelnych czcionek to jest dosłownie kilka. A większość z nich to jest po prostu ładnie wygląda, tak? Ale niektóre się nie nadają do czytania. Dobra. Tutaj jakieś... Co to jest w ogóle? Kawałek kręgosłupa. No wspaniale. No ja mam oczywiście iść tutaj. No to idziemy, tak? Będę to na mnie nie wyskoczy. Szafki, nie ma baterii. No nie ma, to schodzimy na dół, tak? Ło, jeszcze burza za oknem. Oh shit, ja mam tędy iść? No wspaniale. No nic. Pójdziemy, tak? Chyba nie będzie aż tak strasznie, prawda? Zejdziemy sobie do piekła i tyle, tak? Piekło nie może być aż takie złe. Chyba. Dobra. Teraz tędy. Znajdź wyjście z kanału. Okej. No pewnie, że znajdziemy wyjście z kanału. Czy to musi być... Musi być proste, albo i nie. Dobra. Nie traćmy czasu. Okej, ślepy zaułek. No to już mamy jedną odnogę z głowy, że tak powiem. Mam tylko nadzieję, że to wszystko się nagrywa. Bo jak nie, to ja nie wiem, po prostu. Szok. Dobra, na pewno się mikrofon nagrywa. Tu jest włączone, więc chyba jest okej. Nie chciałbym tego stracić, bo w tej grze nie da się wczytać poprzedniego save'a. Na 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 na. Hopla. No. No, wstawaj. Wstawaj. On i tak kiedyś wstanie, dobra. I tędy. Nie było tak źle. Tu mogę kamerę wyłączyć na razie. Uuu, coś mi tam przebiegło. Wow, bieg z pełną prędkością i prześliznął się tędy. Wspaniale, ale zobaczmy, co tu jest. No, fajnie, notes. Bierzemy to. Dokumenty. Ewangelia piasku. Okej, by tytuł formularza. Okej, ten Bóg jest prawdziwy. Tak długo myliliśmy go z duchami, zjawami, szaleństwem. Nie chcieliśmy wierzyć. Łuski na oczach Saula były strachem, a gdy strachu się wyzbędziesz, widzisz naprawdę. Oto dar Wall Ridera. Ewangelia piasku. Największym grzechem na świecie jest rozmyślna niewiedza o Bogu. Uzyskać objawienie i nie głosić go oczekującym owieczkom, to miejsce stanie na drodze zbawienia, to grzech, grzech, za który kara nigdy nie jest zbyt wielka. Spoko.
Dowiedzieliśmy się czegoś o Bogu. Nie podobają mi się takie rzeczy. Ale okej. No, oczywiście. Jedyna słuszna droga. Więc chodźmy. Przeciśniemy się, tutaj będzie dobrze. Mamy zapis, więc jest okej. Odkręć dwa zabory, żeby spuścić wodę. Aha, bo chcę tędy przejść, ale tu jest woda. No spoko. Gdzie jest... Ojej, ojej. Gdzie jesteśmy? You are here? Dobra. Chyba tu jestem, tak? Prison block drain, flame ward drain. Nie wiem, gdzie jestem, więc idziemy na oślep. Trudno. O! O-o! O-o! Idzie po mnie. Wow. Jeden cios, serio? Jasne, jednym ciosem mnie zaciupał. Okej, tu mamy drogę. Aha, już widzę, na czym będzie to polegało. Na chowaniu się. Teraz ja chowam się w cieniu, haha. Nie ma mapy, dobra. Ale i tak nie. To jest podobna zagadka jak ostatni raz. Trzeba było też coś odkręcić, czy włączyć bezpieczniki, coś takiego. To będzie na tej samej zasadzie działało. Czyli uciekaj, biegaj i zabawa w kichubasie, tak? Dobra. Mam jeszcze 3 baterie, więc... Nie jest źle. No i co, czekamy, tak? Poszedł sobie. Boże. Jak zacznie wracać teraz? Save. Ciągle zapominam, którym klawiszem można było oglądać się za siebie. Dobra, E podczas biegu. Tu nie ma przejścia, okej, okay, raczej tu nie przyjdzie, więc mogę czuć się bezpieczny w miarę. Zostało druga strona. Tak naprawdę. Dobra, zamknąć te drzwi. Ja tu bateryjek potrzebuję. O, to też są szafki. Spoko. Na razie nie chcę się ukryć. What the fuck? Aha, dobra, już myślę. Oh shit. Dobra. O nie, o nie. Nie, proszę, nie do mnie. Okej, dobra. Raczej nie otworzy mojej szafeczki. Jestem raczej bezpieczny. Właśnie, poszedł sobie. Hehe, wygrałem.
Jak to dobrze, że on sobie poszedł. Ale muszę za nim iść, żeby zobaczyć, w którą stronę on skręci. O nie! Wow! Wyrwał mi serce chyba, nie wiem. Albo mnie udusił. Raczej udusił. Spoko. Dwa zawory, dobra. To już będziemy mieli z głowy, ale tamta dalsza część. Dobra, poszedł sobie. Gdzie tu dalej iść? Tutaj nie ma, na wprost. Chyba na wprost, albo tam bardziej na lewo. Dobra, tam. Ale on szybki jest strasznie. Niby taki gruby, ale szybki. Trochę niesprawiedliwe. Jeszcze jestem pewien, że on tu przyjdzie teraz. Bo coś usłyszał. No chodź, no chodź. Haha, wiedziałem. Wszystko tak bardzo schematycznie. Z tego samego błędu nie popełnić teraz. Skradamy się za nim, skradamy. W którą stronę teraz skręci? Oczywiście, musiał skręcić. Dobra, nie widział mnie, ale... Co mi po tym, skoro... Myślałem, że to bateria, dobra. By taka wielka bateria. Skąd? Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie. Bo ja tam muszę się dostać. Mam nadzieję, że on se chodzi tylko tak od prawej do lewej. Pajęczynka. No i co, idzie on czy nie idzie? No kurde. Wychylić czy nie wychylić? Gdzie? Shit. Co jest nie tak? Ja się pytam. Co jest nie tak?
Dobra. Jeszcze raz to samo, fuck. Chyba, że tu się schować później. Wygonić go stamtąd i tu się schować, no ale zobaczymy. Przynajmniej wiem, że tam nic nie ma i tu nic nie ma i tam jest jedyna droga, której on oczywiście pilnuje. Gdzie ja jestem? Dobra. O, on już tu idzie. Spoko. Dobra. Próba numer 3. Dobra, to mogę wyłączyć. Szkoda, szkoda kamery. Znaczy baterii, szkoda. Czym on w ogóle jest? Dobra, poszedł sobie. Standardowo on sobie pójdzie tam na wprost. Fajnie, zobaczył mnie. Chyba. Wrócił się, serio? No nie wierzę. Tego jeszcze brakowało, żeby on się wrócił po mnie. No nie! Czemu? Czemu on mnie chce zabić? Co ja mu zrobiłem? Jakieś notatki mamy w ogóle? Nic nowego w sumie. Przez to jeszcze więcej baterii zmarnowałem, że on drugi raz tu przyszedł. Dobra, teraz trochę cierpliwości, naprawdę. I powinno się udać. Dobra, jeszcze 3 sekundy. Mogę wyjść. Dobra, poszedł sobie. Po prostu nie hałasować, tyle. A on sobie pójdzie tam na wprost i będzie tam stał nie wiadomo ile. Chociaż może trzeba za nim cały czas iść, może tam jest jakieś miejsce do schowania się, lol. Jak za... przeskoczył, okej. Nic nie widzę. Oh shit. No i teraz powinien pójść na wprost. Albo gdziekolwiek tu. Dobra, ale chyba już wiem o co chodzi. Dobra, strzeliłem. Strzeliłem sens tej zagadki. No chodź.
on przyjdzie tam, a ja wyjdę tu. Wow. Tak bardzo skomplikowane. Dobra, jestem tu bezpieczny. W miarę. Okej, tu nie ma gdzie się schować. Ale tam widziałem. No. Jest w sumie, co ja gadam, że nie ma. Spuszczony kanał, nice. Zejdź po drabinie na niższy poziom. Super. Dobra, wymienię te baterie. Muszę go sprowadzić od tej strony. A. Uciekaj, Forez, uciekaj! A! Wyciągnął mnie! LOL! Za nogę mnie złapał, LOL! Jeszcze nie będzie safe, tak? What? Ale głupie. Patrzcie, jestem tu, a on? Gdzie jest? Aha, no fajnie. Nie ma go, nie muszę przed nim uciekać. No. Chyba nie tak miało być. Miało być trudniej, a nie łatwiej. Zejdziemy sobie na dół. Zimno. Bardzo ciemno. Bardzo. What? Czym ty jesteś? Ja pierdzielę. Okej, tu się nie zapowiada na jakąś dłuższą walkę, ani zagadkę. Po prostu idź przed siebie. Na razie. Na razie. Ło! Ej. To nie było śmieszne. Dobra, mamy wyjście. Więc jest okej. Szkoda, jaka tam... O! Widziałem to. Widziałem to. Ktoś się patrzył na mnie. Mamy wyjście. O, tutaj byłem. Co tam się dzieje? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jak skaczę, to szybciej minie. Tam ktoś coś świecił. O, ksiądz! O nie! I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Bernicke. He died before he even started working here. Well, what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Ja, no całkiem mądry. Też nie wygląda za ciekawie. Patrzmy. Notatki. Bernicke nie żyje. Przebywający tu obłąkani wiedzą, że doktor Wernicke nie żyje. Jeden z nich zapytał mnie o eksperymenty, które zmarły lekarz przeprowadza na żyjących pacjentach. Oto pacjentach. O co chodzi z tym projektem w Wall Rider? Nie wiem. Na pewno nic dobrego. Ten jakie sobie tu mieszkanko zrobił. Odgrodzony. Pięknie. Nie wiem, czy powinienem tutaj iść, ale
Może jakaś... Aha, no tak, bateria. Dobra, nie da się podnieść baterii, jak się ukucnie, ale jak się stoi, to się da. Logika. Dobra, niżej mam zejść. Spoko. Muszę przyznać, na razie spokojnie jest. No, oprócz tej rzeki pełnej krwi. Male ward, female ward. Chyba male muszę iść. Ło! Okej. Okay. Spoko. Czy mi się wydaje, że coś tutaj pływa? Pijawki? What? Jakieś zmutowane. Okej, nic strasznego na razie. Okej, nie podobało mi się to. Zamknięte, ale tam jeszcze jedno było przejście. Female i male world. Spoko, pójdziemy sobie tędy. Jak już poszedłem, to poszedłem. To nie jest RPG, więc jeżeli będę musiał tam wrócić, to po prostu się wróci następnym razem. I tyle. Nic tu nie ma. Nie da się wskoczyć na skrzyni. Lipa. No wychodź przecież. Potrafisz wyjść, prawda? No. Bateryjka? Nie? Ło! Okej. To było do przewidzenia. Drzwi. A ja na chwilę po prostu tak, drzwi, dobra, pewnie tutaj wyjście. Albo tutaj. A tu nie. Nie, oczywiście, nie musiało coś wyskoczyć. Bateria. Dziwne wrażenie mam, że jak tu zeskoczę, to coś mnie... Lol. O co chodzi? A, dobra. Skoro tędy, to tędy. Wyjście? Gdzie? Serio? Tylko w baterię się tu idzie? What the fuck? No, aha. Tutaj i tutaj, dobra. Nie wiem, czemu tego na początku nie zauważyłem. I znów do wody. Dobra. Idziemy sobie dalej. Czy ja w ogóle dobrze idę? Nie wiem, wydaje mi się, że tak, więc... Ło! Nie lubię chodzić w wodzie powyżej pasa. Nie wiem czemu. Mam takie wrażenie, że coś mnie odgryzie nogi. Dobra, mamy save. Słuchajcie, tutaj sobie zakończymy. Więc tutaj się pożegnamy w takim bardziej jasnym miejscu, bo nie chce mi się patrzeć w ciemność, że tak powiem.
Mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał. Zapraszam na kolejny. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie zlajkować ten filmik i napisać komentarz. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i...